Zadanie 15. Dany jest ciąg AN określony wzorem AN to się równa 7, odjąć 5N dla każdej liczby naturalnej N większej równej 1. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli twierdzenie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. I pierwsze zdanie mamy następujące. Liczby 2, minus 3, minus 8 są trzema początkowymi wyrazami ciągu AN. Czyli tutaj po prostu musimy ocenić, czy wyznaczyć, obliczyć pierwsze trzy wyrazy tego ciągu. Ja tutaj zapiszę w pierwszej kolejności ten wzór. AN to się równa 7 odjąć 5N. Czyli żeby wyznaczyć pierwszy wyraz tego ciągu, to pod N podstawiamy jedynkę, uzyskując tutaj A1, które jest równe 7 odjąć 5 razy 1. Co oznacza, że A1 jest równe 7 odjąć 5, czyli wartość pierwszego wyrazu tego ciągu jest równa liczbie 2. Wyznaczymy sobie teraz wartość drugiego wyrazu tego ciągu, czyli pod N podstawiamy dwójkę, uzyskując tutaj 7 odjąć 5 razy 2, co oznacza, że A2 jest równe 7 odjąć 10. Czyli wartość trzeciego wyrazu, no właśnie nie trzeciego, tylko oczywiście drugiego wyrazu tego ciągu jest równa liczbie minus 3. Wyznaczymy sobie teraz wartość trzeciego wyrazu ciągu, czyli pod N podstawiamy trójkę, uzyskując tutaj 7 odjąć 5 razy 3, co daje nam A3, które jest równe 7 odjąć 15. Oznacza to, że wartość trzeciego wyrazu tego ciągu jest równa liczbie minus 8. Czyli widzimy, że tutaj uzyskaliśmy 2, minus 3 i minus 8, czyli to pierwsze zdanie jest zdaniem prawdziwym. Czyli tutaj zaznaczamy literką P. I teraz mamy drugie zdanie. AN jest ciągiem arytmetycznym o różnicy równej 7. No tutaj mamy dwie rzeczy, o których musimy pamiętać. Musimy przede wszystkim pamiętać, kiedy dany ciąg jest ciągiem arytmetycznym. I popatrzmy na taki przykład. Będziemy mieli 2 jako pierwszy wyraz danego ciągu. I teraz będziemy dodawać 4, czyli uzyskamy następnie 6, potem będzie 10, potem będzie 14, potem będzie 18 i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj przez cały czas dodajemy 4, co oznacza, że R, czyli różnica, jest równa liczbie 4. To był pierwszy przykład. Popatrzmy teraz na przykład drugi. Ja tutaj również jako pierwszy wyraz oznaczę dwójkę i też na początek zacznę dodawać 4, czyli drugi wyraz będzie miał wartość 6, trzeci wyraz będzie miał wartość 10, czwarty wyraz będzie miał wartość 14, ale teraz popatrzcie, co się dzieje dalej. Dalej postanawiam dodawać dwójkę, czyli będziemy mieli 16, 18, 20 i tak dalej. I teraz popatrzmy, oba te przykłady przedstawiają nam ciągi liczbowe, ale tylko i wyłącznie ten ciąg jest ciągiem arytmetycznym. Dlaczego? Dlatego, że tylko w tym miejscu różnica jest wartością stałą, jest równa 4. No to, że ona jest równa 4, to ma akurat w tym momencie wtórne znaczenie. Najważniejsze jest to, że różnica w tym przykładzie jest wartością stałą. W drugim przykładzie oczywiście mamy ciąg, ale to nie jest ciąg w całości arytmetyczny, ponieważ tylko te wyrazy stanowią ciąg arytmetyczny i te wyrazy stanowią ciąg arytmetyczny, ale cały ciąg z przykładu drugiego nie jest ciągiem arytmetycznym. Czyli ten warunek o tym, żeby różnica była stała, nie jest spełniony w przykładzie drugim, jest spełniony tylko i wyłącznie w przykładzie pierwszym. Czyli aby ciąg móc nazwać ciągiem arytmetycznym, to różnica musi być stała. Czyli po pierwsze musimy tutaj sprawdzić w tym ciągu, odnośnie tego właśnie ciągu opisanego wzorem AN, które jest równe 7 odjąć 5N, czy ten warunek o stałości różnicy jest spełniony. I teraz pytanie, jak to zrobić? Chcąc wyznaczyć różnicę, my musimy pamiętać, że od kolejnego wyrazu ciągu musimy odjąć wartość poprzedniego. I oczywiście my moglibyśmy tutaj wyznaczyć pierwszych ileś wyrazów tego ciągu i sprawdzić, czy ta różnica jest stała. Natomiast ta metoda nie jest dobra, bo jaką mamy gwarancję, że na przykład pierwsze, powiedzmy 10 wyrazów tego ciągu będą tworzyły ciąg arytmetyczny, a kolejne już nie.
tak jak to było w przykładzie drugim. W związku z powyższym, żeby się upewnić, czy ta różnica jest stała dla całego ciągu, to dobrze jest wyznaczyć wzór ogólny na kolejny wyraz tego ciągu. No, AN mamy podane, AN jest tutaj, ale nie mamy wzoru na AN plus 1, czyli nie mamy wzoru na kolejny wyraz tego ciągu. W związku z powyższym, aby to zrobić, to pod N w tym wzorze podstawiamy N plus 1. Uzyskujemy w związku z powyższym 7 odjąć 5 razy N plus 1. Oznacza to, że AN plus 1 jest równe 7 odjąć 5N, bo ja teraz zawartość tego nawiasu wymnażam przez minus 5, czyli minus 5N minus 5. W kolejnym kroku teraz musimy dokonać redukcji wyrazów podobnych. Minus 5n przepisuję bez zmian. Natomiast tutaj będziemy mieli 7 odjąć 5 to jest 2, więc tutaj zapisuję plus 2. I w kolejnym kroku wyznaczymy sobie różnicę, czyli pod ten element, pod an plus 1 podstawiam ten wzór. Czyli będziemy mieli tutaj minus 5 plus 2 odjąć. No i pod AN podstawiam tutaj ten wzór, ale że mamy minus, to ja to wyrażenie zapisuję w nawiasie, żebym nie musiała teraz na ten moment martwić się zmianą znaków. W związku z powyższym uzyskuję tutaj minus 5N plus 2, minus 7, dodać 5N. No i teraz popatrzmy. 5N nam się redukuje i my uzyskujemy w kolejnym kroku 2 odjąć 7, czyli minus 5. Okazuje się, że R jest równe liczbie minus 5. I teraz minus 5 jest wartością stałą, czyli ten warunek właśnie o stałości różnicy tutaj został spełniony, co potwierdza nam, że ten ciąg faktycznie jest ciągiem arytmetycznym, no ale ta różnica jest minus 5, a nie 7, co oznacza, że całe to zdanie jest zdaniem fałszywym, czyli tutaj zaznaczamy F.